Jestem ogólnie... dobrze? Jestem dobrze? Masz mnie dobrze? Okej. Okay. Jedziemy? Wizję widać, że jestem dobrze? Już w zapisie, więc musi być dobrze. Wrócił Fort Boyard w wielkim stylu na Viaplay, możecie go obejrzeć. A ze mną Mariusz Kałamaga, prowadzący. Tylko żeby taki program poprowadzić, to trzeba odebrać jeden szczęśliwy telefon, czy się postarać na castingu? Casting, bez żadnej ściemy. Jak wygląda w ogóle takie przesłuchanie, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe dla internautów, którzy nas słuchają. Jakie zadanie sobie przypominasz? Czekaj chwilę, bo nie wiem, mogę to zdradzać, bo nie. Tak naprawdę oglądaliśmy odcinek 1:1, w sumie to się troszeczkę sprawdza, ponieważ teraz w Forcie też, gdy druga drużyna wykonuje swoje zadanie, no to my stoimy i komentujemy. Mhm. Że tak powiem, odgrywaliśmy prowadzenie do oglądanych materiałów. Mhm. No i poszło ci najlepiej. Tamara, jako mędr... Dobra, czekaj, no, panie tego, ja tu jestem po to, żeby mówić prawdę. Więc poszło ci najlepiej. Panie tego, gdzie? Tak naprawdę wydaje mi się, ale to będę mówił, że tak, poszło mi najlepiej, ale coś czuję, że byłem z rezerwy. No dobrze. Przed chwilą miałem tutaj Tamarę obok siebie. Tamara jest mędrczynią, co to znaczy, możecie zobaczyć oczywiście w innym filmie, ale mówiła mi, że ona jako mędrczyni siedzi sobie w wieży pod daszkiem, a czy ty jako prowadzący to musisz mieć jakąś tutaj specjalną kondycję? Dużo tam się ruszacie? Wiesz co, nie. Jest w sam raz, oczywiście jesteśmy cały czas w ruchu, ale po całym dniu... Powiem ci, że myślałem, że będę bardziej zmęczony gdzieś tak ogólnie fizycznie, a serio tak naprawdę odczuwam nogi. No dobra, to zapraszamy do Viaplay od jesieni. Dzięki. Ole.